A czy w związku z otoczką społeczną, służba bezpieczeństwa nie społeczną, służba bezpieczeństwa nie w pana, prowadzona przez pana śledztwo? Proszę pana, musielibyśmy znowu do realiów 77 roku, prawda? To znaczy i tak i nie, wie pan. To znaczy nie w sensie ma pan to, czy macie to zrobić, czy tam to zrobić, to wykluczam, bo to u nas tutaj w naszym wydziale było w ogóle nie do pomyślenia, żeby z tego znani byliśmy, wie pan, tu wyrosło kilku znakomitych prokuratorów, którzy dzisiaj pracują i przy tej sprawie pracowali. I to wykluczam. Taki prokurator Sauga, pamiętam, jak mi zaczął przesłuchiwać, jestem wkurzony moim oporem, on tak nam podsuwał taką gotowe formuły, żebyśmy wreszcie prowadził w jednym określonym kierunku. Żebyśmy powiedzieli, że to przecież możliwe, że to wypadek, a to właśnie na pewno był wypadek, a przecież Staszek lubił wypić, na pewno się dalał, na pewno to był wypadek i właściwie dlaczego miał być coś innego. Zaczął mnie przesłuchiwać tak, jak przesłuchuje obecnie klasyczna, a pan wie wtedy był, co robił i tak dalej, więc ja odmawiałem tej wypowiedzi. No i ja wtedy Sołgarz, prokurator tej sprawy, który miał badać, mówi, no to my was wszystkich załatwimy i tak dalej. To był jedyny prokurator, który utrzymał tak zwane z nami towarzyskie. To był świat, wtedy do nas należał świat. Proszę pana, bezpieka i prokuratora to jedno my. Przecież my wchodzili normalnie na rewizję bez pozwolenia prokuratorskiego. A ja, na lipę zupełnie, bo wszyscy wystraszeni, ulotki co tam, pierdolę toś. A kto się pytał na to? Śledztwo w sprawie śmierci Stanisława Pyjasa zakończone zostało postanowieniem o umorzeniu śledztwa w dniu 15 sierpnia 1977 roku. Śledztwo umorzono w sprawie okoliczności śmierci Stanisława Pyjasa z powodu niepopełnienia czynu przestępnego. Przyjęto wówczas wersję, iż Stanisław Pyjas uległ nieszczęśliwemu wypadkowi, spadając ze schodów na posadzkę w Sieni Kamienicy. Tuż po śmierci Stanisława Pyjasa zgłosił się Stanisław Pietraszko i zaczął opisywać, w jaki sposób zobaczył wychodzących z Żaczka pana jakiegoś wraz ze Stanisławem Pyjasem. I wtedy poprosiłem go, żeby on szedł tak samo, czy obok mnie szedł, czy też w pewnym momencie, a potem żeby szedł tak samo, jak szli ci ta dwójka. I doszliśmy do tej budki i przy tej budce on się zatrzymał i wskazał, że tak zrozumiałem, że ten ktoś, kto szedł obok Pyjasa, to mógł go prowadzić, a nie chciał na to zwracać uwagi. I ja wówczas wziąłem go do prokuratury i wtedy on składał już ponowne swoje zeznania i wtedy powiedział, że byłby w stanie rozpoznać człowieka, z którym szedł, czy który szedł z Pyjasem. No, czy byłby rzeczywiście w stanie, czy nie, to trudno mi jest powiedzieć, natomiast wiem, że był robiony jeden raz lub dwa razy portret pamięciowy. No a po 6 czy 8 dniach utopił się w Solinie. Kiedyśmy przyjechali do Polańczyka, to mnie przesłuchiwał starszy sierżant Bigos i zamiast nam coś powiedzieć, to oni chcieli od nas wyciągnąć informacje, co my wiemy. I kiedy przesłuchiwano mnie, sierżant powiedział mi, że widział ktoś brata pływającego w żółtym czepku. Ja mu mówię, panie sierżancie, to już na pewno nie uwierzę, bo żółty czepek ubrać to musi być pływak pierwszej klasy. A mój brat w ogóle nawet do wody w naszych rzekach nie wchodzi, bo ponieważ posiadał chroniczny katar. Tu mieli basen zaraz pod lasem, a oni tam się nie chcą kąpać. Wtedy im mówię, że chciałbym zobaczyć ten czepek. No, czepek zginął. Przewieziono nas do Sanoku w celu rozpoznania zwłok. Tam już czekało 7 osób, między innymi ten inspektor Dołęgowski.
i lekarz sądowy o nazwisku Nyr. I kiedy wszedłem, brat leżał w pozycji tak jak murzyn na ringu, ręce opuszczone i krew była, ja jeszcze w tą krew wstąpiłem, bo i pytam się lekarza tego sądowego, dlaczego, co mnie zaskoczyło. Przyrodzenie było wielkości garka 4-litrowego, 5-litrowego, takie spuchnięte. I na twarzy były, tylko już dokładnie nie pamiętam, czy z prawej, czy z lewej strony były cztery, tak jakby były ślady po palcach. I tutaj był jeden. Ja się zapytałem, co to ma znaczyć, od czego to są, no to tak było znać. No na to mi nie odpowiedziano. Natomiast na temat przyrodzenia, to mi lekarz powiedział, że to na skutek duszenia, no może w tej wodzie, jak się dusił ten. Ale kiedyśmy odchodzili, to mi uścisnął rękę i tak jakby mi chciał coś powiedzieć. Wieczorem o 8:30 przyjechała cała znów plejada, 5 czy 6, i przywieźli nam takie damskie bluzki. Czy rozpoznajemy rzeczy brata? Ja mówię, no tych rzeczy to na pewno u brata nigdy nie widziałem. Jeżeli o samą jazdę z powrotem, ze zwłokami, no to do samej wioski nas tutaj eskortowali. Wersja pierwsza, zamordowany przez bezpieczeństwo. Panowie, to przecież... Czym by pan to groził? Pan się coś takiego napisał. Słucham? Pan się bał wtedy takiej myśli? No, nie tylko bałem się, ale panowie, patrzcie na realia tego czasu. Ja nie mogę napisać zamordowany przez bezpieczeństwo. Zamordowany, a pod tym się kryją wszystkie możliwe elementy. A dlaczego pan nie mógł tego napisać? No, ja chcę to zrozumieć do końca. Romanów, kto w 77 roku mógł przyjąć... Cała grupa ludzi to zrobiła, to nieważne, którzy przejęli władzę w Polsce w 89 roku. Chodzi o to, dlaczego pan tego nie mógł. Nie chodzi o to, czy przejęli, ja nie jestem politykiem, ale Romanów, ja nie mogę z góry zakładać rzeczy, która jest dla mnie no, czystym jakimś, tylko nie wymysłem, ale czystym no, hipotetycznym założeniem, które ja mogłem równie dobrze zamordowany przez to mógłbym również tak, zamordowany przez narzeczoną. Dokładnie, wszystko trzeba było moim zdaniem. Ach nie, no panie Krause, to pan może w filmie to zrobić. Przyjechaliśmy z Warszawy, to jest telewizja warszawska, robimy duży dokument, wie pan. Tam gdzieś moje nazwisko wyszło w tym komputerze, tak? No. Wolałbym odpowiadać na pytania. Dobrze, na moje pytania. Ale czy moglibyśmy to nagrywać? Tylko tak, żebyśmy nie. To nagrywajcie tylko tak, żebyś pana twarzy nie łapał. Już? Pracowałem w 77 roku w Służbie Bezpieczeństwa. Jaki był wtedy klimat? Czym obarczała was góra wtedy? Wszystko było na pasło góry. Nie mogło być mowy tutaj o inicjatywie, że tak powiem, oddolnej pracowników jakiejś, powiedzmy, w jakiejś sprawie. Nie mogłeś ani słowa właściwie powiedzieć. No. Nie brał pan uwagi na przykład zabójstwa politycznego? Nie, jako zabójstwo polityczne to nie. Natomiast jako zabójstwo, jako nieumyślne spowodowanie śmierci, prawda? Jako przypadek, no też próbowano. Przecież nie można z góry do wersji założyć, że jest jakieś określone środowisko. Ja nie mogę powiedzieć, że środowisko kolegów czy takich, no próbowano. No, ja nie mam na to dowodów, ale pośrednio po prostu jako były pracownik orientuję się, że starano się zamazać sprawę, wymazać, była wymazana. Blizna została. Na czym ja opieram to, że to było zabójstwo?
Otóż wydawało mi się, że początek sam stwierdzający, że on spadł ze schodów, musiał budzić daleko idące wątpliwości. Sprawdzaliśmy w miarę dostępne dla mnie ślady tych uszkodzeń. Były tam między innymi ślady na nogach, a dokładniej biorąc na spodniach o kolorze zielonym, i to w żadnym przypadku nie mogły być ślady spadnięcia ze schodów, bo tam żaden zielony kolor nie występował. Zastanawialiśmy się, czy to nie był tak zwany wypadek przy pracy, czy po prostu czy go chcieli pobić, postraszyć i go zbili za bardzo, czy nie, czy to była prowokacja jakaś. No trudno było dać, poza tym myśmy wiedzieli właśnie, że to się w jakimś sensie źle będzie kończyło, nie przypuszczaliśmy, że kogoś zabiją. No, że... Ja po prostu nie rozumiem tej śmierci, naprawdę, nie widzę motywów, dla których... Z opinii biegłych, nowego zespołu biegłych, profesora Jaklińskiego i profesora Nasiłowskiego, jednoznacznie wynika, że miejsce znalezienia zwłok Stanisława Pyjasa w sieni w kamienicy przy ulicy Krzewskiej nie odpowiada obrażeniom, jakie u niego stwierdzono. W tej sytuacji jedyną możliwą do przyjęcia wersją jest, iż ciało jego zostało, to znaczy ciało, jeszcze żyjący Stanisław Pyjas, został przeniesiony do sieni kamienicy przy ulicy Rzewskiej. Ale już nieprzytomny. Ale już nieprzytomny. Między innymi poszukiwaliśmy sprawy w związku śmierci z tymi anonimami, które Stanisław Pyjas i jego koledzy doręczyli do prokuratury rejonowej. Bo oni doręczyli te anonimy, jeżeli pamiętam, to 4 albo 5 maja. Te anonimy zostały przekazane do Komendy Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej. No i na następny dzień Pyjas zginął. Czy któryś ze znanych funkcjonariuszy SB, któregoś konkretnie, to wniosły coś nowego do tej sprawy, istotnego? Istotnego o tyle, że ustaliliśmy autorów anonimów, które kierowane były do Stanisława Pyjasa i grona jego przyjaciół. I to jest główne osiągnięcie? To jest główne, mógłbym powiedzieć, jedyne osiągnięcie tej sprawy. To nie wiem, jakie było źródło tych anonimów, szkodujących Pyjasa? No to źródłem to była właśnie Służba Bezpieczeństwa. To zostało ustalone, śledztwo to potwierdziło. Pan pisał te anonimy? To znaczy ja nie konkretnie, ja nie pisałem tych anonimów, ale ze sprawą, o sprawie dokładnie wiedziałem i byłem zorientowany w kwestii. Czy te anonimy były pisane u pana w sekcji? Tak. W moim rozumieniu, gdy prokuratura przekazała do Komendy Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej, to tam zaczęto badać te pisma, które tam doszły i stwierdzono, że lepiej by było, gdyby oryginały zostały Pyjasowi odebrane. I w moim pojęciu, logicznie szukając rozwiązania, gdy ta próba odebrania nastąpiła, a Pyjas nie mówił, gdzie zostawił te oryginały, bo zostawił je u jednego z kolegów i te oryginały przekazane zostały prokuraturze później przez tegoż kolegę, nie mówił, gdzie zostawił, no to zginął. To mogę ci powiedzieć, że ten, o którym powiedziałeś, ja go nie będę używał nazwiska, przyznał się, że on był autorem anonimów. Tak, fikcyjny. Tak. A jak? No. Większość to było sfingowane. To jest prawda, tak jest. Jeszcze do mnie do raportu sam. Wtedy utworzył fikcyjną grupę. Wziął służbowe pieniądze, bo służbowe pieniądze były na to. Na TW, czyli na tych tak zwanych kapusi w tym Kasieliczyce. On tworzył grupę, 3-osobową. Tak zwaną AS. Społeczną. Służba Bezpieczeństwa nie...